Nowa. A teraz głos należy do was. To przechodzimy do pytań w takim razie. Zrobimy tak, że po 3 pytania zbieram, będę rzut kolejnymi sektorami, tak żeby każdy chętny mógł zadać. Więc idziemy w miarę sprawne, szybkie pytania, proszę bardzo. Dzień dobry panie profesorze, ja nazywam się Adrian, jestem z Warszawy. Mam do pana takie pytanie. Niewątpliwie jest pan autorem współczesnej, nowoczesnej gospodarki, natomiast lewicowi aktywiści, publicyści i ekonomiści zarzucają panu, że zamiast terapii szokowej, którą pan wspomniał, zastosował pan tak naprawdę brutalny fisting niewidzialną ręką wolnego rynku, mówiąc w skrócie. Natomiast jak pan odbiera, jak pan odbiera te zarzuty, które pan otrzymuje, iż to przekształcenie... Kształcenie nie zostało przygotowane odpowiednio i ludzie nie mieli zbyt dużo czasu, aby przygotować się do takiej radykalnej zmiany z systemu totalitarnego na no to może zrobimy tak, pytanie-odpowiedź, bo mogę zapomnieć początek takiego pytania. Bardzo proszę, panie profesorze. No powiem generalnie, nie ma sensu tego, nie można poważnie traktować insynuacji i wyzwisk. Na czym polega ocena? A można poważnie traktować jakiekolwiek tezy bez tego uzasadnienia w praktyce albo manipulujące faktami? Na sensownym porównaniu, tak? To znaczy porównaniu Polski z jej warunkami początkowymi, które były dużo trudniejsze niż na przykład w Czechach, z innymi krajami, które też wychodziły z socjalizmu, no i się pokazuje, jaki wzrost gospodarczy, jak szybko wychodziło się z inflacji i tak dalej. Jak na razie na tle innych krajów, w takich porównaniach, łącznie z porównaniem bankami światowymi, wypadamy najlepiej, choć widać zagrożenie. Czy nie traktujcie poważnie wyzwisk tych autorów. Wypadamy w jakim kontekście poważnie. Najlepiej? Oni się dyskredytują i oni muszą wiedzieć, że się dyskredytują. Na tym polega demaskacja hejtu. No, a może... O! Jak się z Leszałkę nie zgadzacie, to jest hejt. No dobra, w Polsce mieliśmy tam 30% inflacji i gigantyczny dług zagraniczny, w grudniu 80. To ile korzyści byśmy mieli z czekania? A się dom spali? Proszę bardzo, drugie pytanie. Kolejne pytanie. Nazywam się Michał, jestem też z Warszawy. Ja mam takie pytanie, poruszył pan już temat inflacji. Inflacja to było... Ej, a jakby czacie, liczcie ilu ludzi będzie A z Warszawy bez tego... facetami. Coś, co pan zwalczył po uruchomieniu się przemian wolnorynkowych po ustawie Wilczka w Polsce i udało się panu to zrobić świetnie. Zeszliśmy momentalnie bardzo szybko, ale też walka w sumie trwała później całe lata 90. Teraz mamy największą inflację od 20 lat, już przekroczyła 5% w tym roku. I ja mam takie pytanie, jakby pan zareagował teraz na tą inflację i powiem, bo całe życie słyszałem hasło Balcerowicz musi odejść, a ja teraz powiem Balcerowicz musi wrócić. A gdzie pan się, w jakich kręgach się pan obraca? Raczej mówię o telewizji i Leperze. Ale powiem, Balcerowicz musi wrócić. O kurwa, ale propaganda. Bardzo poproszę o dokończenie tego poważnego wywodu o inflacji. A gdzie było pytanie w tym? No. Co by pan teraz zrobił, żeby pokonać tą inflację, którą obecnie mamy, ponad 5%? Jeszcze nie tak wysoką jak w roku 90 i 89, ale jednak ja czuję mocno po portfelu. No, to samo, co robią niektóre kraje, gdzie inflacja wzrosła, choć ciągle jest niższa niż w Polsce. Czechy, już nie mówię nawet o Turcji, gdzie jest tam kilkanaście procent, bo... Zrobiłby pan to samo, co w Turcji, czyli zamordował sędziów i generałów, albo uwięził ich i wprowadził autorytarny reżim? A no! Prezydent Turcji ma chyba podobne poglądy na politykę monetarną, to pan Glapiński. A mianowicie on uważa, że trzeba trzymać bardzo niskie stopy procentowe, bo wyższe są szkodliwe dla inflacji. To bardzo mi przypomina tak. Znaczy my mówimy o elementarzu. Z faktu, że nie wiadomo, czy w Stanach Zjednoczonych podwyższą stopy procentowe, choć tam jest inflacja powyżej 5%, nie wynika żaden wniosek dla Polski, bo my nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi. A to może się a też bardzo byśmy chcieli. Jest idiotyzmem uczyć się na złych przykładach. To, co przyczyniło się do tego, że szybko się rozwijaliśmy, to, że wiedzieliśmy, czego unikać z Zachodu. Na przykład bardzo wysokich płac minimalnych, także upadają małe przedsiębiorstwa. O mój Boże!
Idę po wodę, bo tutaj jest bardzo czerwony. Kumacie, że, kumacie, że on efektywnie stwierdził to samo, co Mencen. Po prostu wow. Bo nie są w stanie płacić. To były złe przekłady. Nadmiernych regulacji, natomiast no, staraliśmy się uczyć tego, co się sprawdza. Mniej regulacji. No oczywiście własność prywatna sprawdza się o wiele lepiej, zwłaszcza w warunkach konkurencji, niż państwowa. Okej, przepraszam, że rozwinąłem trochę szybciej. Proszę bardzo. Kolejne pytanie. Tak, ja mam takie pytanie, bo w 2013 roku FOR opublikował taki raport, to był raport numer 56, w którym twierdził, że nie ma potrzeby redukcji emisji, w którym twierdził, że generalnie wzrost dwutlenku węgla w atmosferze czy wzrost silnej temperatury jest naturalny. Twierdził, że raport, to był raport numer 56, w którym twierdził, że nie ma potrzeby roku. Tak, trochę szybciej. Proszę bardzo. Kolejne pytanie. Tak, ja mam takie pytanie, bo w 2013 roku FOR opublikował taki raport, to był raport numer 56, w którym twierdził, że nie ma potrzeby redukcji emisji, w którym twierdził, że generalnie wzrost... Czy teraz się ktoś przyzna do błędu? ...wzrost temperatury jest naturalny. I mam w związku z tym pytanie, bo pan wtedy był, prawda, prezesem Fundacji FOR i ten raport był bardzo mocno krytykowany przez środowisko naukowe, przez ekspertów i został po prostu okrzyknięty denializmem klimatycznym. I mam pytanie, czy pan jako prezes FOR-u jakby zdał sobie sprawę, że FOR propaguje ten denializm? O mój Boże! I teraz pytanie też co do tego, jak... To może najpierw pierwsze, proszę zacytować dokładnie. Ja mogę... To co, proszę zacytować. Dobrze, mogę zacytować. No dobrze, a w międzyczasie proszę o następne pytanie. No dobra. O wow! A przepraszam, to ktoś inny miał rozdawać pytania, to... Szukamy teraz kolejnych... Sami chłopaki się zgłaszają, jest jakaś dziewczyna, chciała zadać pytanie? O, jest. Markiewicz Izabela, czy w nowym rządzie byłby pan w stanie ponownie zająć stanowiska ministra finansów? Nie, proszę pani, ale o co chodzi? No, mam znakomitych byłych studentów. Czy odważyłby się pan to ratować jeszcze raz Polskę? Kwestia odwagi. Jak się widzi młodszych ludzi, którzy są może lepsi, czy równie dobrze, to dlaczego? Chuj, po co się pan wypowiada, no? Dzień dobry, Katarzyna Olbryś, jestem z Warszawy i ja chciałabym zadać pytanie, jakie jest według pana premiera ryzyko wywołania niekontrolowanej inflacji w Polsce poprzez niekontrolowany i powszechny dodruk pieniędzy, między innymi poprzez wyemitowanie bardziej dużej ilości obligacji przez NBP. Dziękuję. To jest bardzo ważne i fachowe pytanie, bo powiem tak, do tych złych przykładów, które Polska nie powinna naśladować, należy coś takiego, co po angielsku nazywa się QE, quantitative easing. Czy tworzenie przez banki centralne, na czele z Fedem, gigantyczne ilości pieniądza, i które są przekazywane następnie na zakup papierów wartościowych, podbijają ceny i tak dalej. Ej, ale słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, z którą się zgadzam. Quantitative easing jest bardzo, bardzo złą praktyką, bo ona, tak jak powiedział, generalnie bank drukuje pieniądze, daje go firmom, a firmy kupują jego obligacje. Tak to działa w Stanach. Do niedawna tajemnicą było to, dlaczego to do tej pory nie wywołało inflacji. Choć się zaczyna wywoływać. Najkrócej mówiąc, nie wywołało dlatego, że najważniejsza część pieniądza to nie jest to, co bank centralny wydrukuje. 90% pieniądza to są kredyty bankowe, które jednocześnie, jak kredyt się udzieli, to jednocześnie otwiera się konto. I z pewnych powodów, które ekonomiści zachodni do końca nie rozumieją, jak bank centralny zaczął gwałtownie zwiększać tworzenie swojego pieniądza, to banki spowolniło ten potworny. Czyli w sumie ten czynnik inflacyjny nie, bo to zadziałał, jest... ale może zadziałać. Także to nie jest dobra polityka dla Polski. Bardzo dobre pytanie. Kolejne pytanie. Tak, to rozdziela. Szanowny panie profesorze. Tak. Tutaj. O, tu. przepraszam. Trzymuje pan równowagę między lewicą a prawicą. Szanowny panie profesorze. Wait, a co z tym człowiekiem, który miał zdać mu cytat? Profesorze, ja nazywam się Antek Maślonka, przyjechałem tutaj z Krakowa. I chciałem pana zapytać o trochę niepokojące według mnie zjawisko, mianowicie rosnące zafascynowanie socjalizmem wśród młodego pokolenia. Widzę to często w rozmowach gdzieś tam z moimi rówieśnikami, widzę to po opiniach w mediach społecznościowych. Coraz częściej słyszymy o tym, że
roboty publiczne nie oznaczają podatków, że związki zawodowe powinny mieć jeszcze więcej uprawnień. Słyszymy o... Jeszcze więcej? As opposed to what? Związki zawodowe były ostatnio grubo bezradne. Z tym, że LOT zwalniał pracowników i przenosił ich na kontrakty B2B. Alternatywach wobec gospodarki rynkowej. Słyszymy także o negowaniu postępu technologicznego. Coraz więcej młodych działaczy lewicy, młodzieżówek lewicy, z tym szacunkiem do nich, mówi po prostu o tym, że kapitalizm jest szkodliwy. Tyle zatrważające, że jeszcze kilkanaście lat temu, 20 lat temu, całe młode pokolenie było zgodne co do słuszności i kierunku przemian w polskiej gospodarce, więc... Co się zmieniło? Zmądrzyliśmy. Chciałem pana zapytać, co my możemy zrobić jako młodzi ludzie tutaj wspólnie, aby zahamować jednak szkodliwą tendencję? No mnóstwo możecie zrobić i w części... No, możecie dużo zrobić, wiecie, spójrzcie sobie w lekcję historii jakby możecie zobaczyć, jak na przykład Hiszpania rozwiązała swój problem komunistów, albo jak Niemcy pod takim jednym Adolfem rozwiązały swój problem komunistów, albo Polacy nie rozwiązali, ponieważ polscy socjaliści tłukli w polskich faszystów i patrzyli, czy równo puchnie. Robicie, a jeszcze możecie więcej zrobić, korzystając między innymi ze skromnych materiałów FOR. Zapraszam na swojego Twittera. I na Facebooka. Przy czym pamiętajcie, trzeba wiedzieć, czy ma się do czynienia, jakie są główne rodzaje błędów lub przekrętów. Tak krótko powiem, jak piszę na ten temat książkę popularną. Po pierwsze, używanie słów bez znaczenia jako ładunki emocji. To są wyzwiska. Na przykład neoliberalizm, przecież jest wyzwisko. Jest. Niektórzy traktują to jako ci, którzy używają tego najpowszechniej, to jest po prostu dla nich wyzwisko. A jak starają się dać jakieś znaczenie, to dla jednego to jest faszyzm, a dla drugiego to jest dzika wolna Amerykanka. To jest kompletna bzdura. I w związku z tym nie ma co z tym, jak się widzi, że to jest wyzwisko, to trzeba to ośmieszać. Nie ma co dyskutować. Drugie, też kompromitujące, to jest coś takiego, że jest jakieś słowo, które ma określony sens, ale mi się ten sens nie podoba, a w związku z tym zmieniam ten sens. Jeżeli jakiś myślę, przykład może tego słowa? Pojęcia, że socjalizm to jest antykapitalizm, wykazuje się, że realizacja tego, tej propozycji prowadzi do tego, to oni mówią, nie, to nie socjalizm. Nie, socjalizm ze Szwecji, to jest takie, to jest ordynarna, głupia manipulacja. Tego nie ma w naukach ścisłych. W naukach ścisłych główne terminy mają ustalone znaczenia, może dlatego, że się są wyrażone w symbolach matematycznych, więc idioci słabo znają matematykę. Kolejne pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry, ja się nazywam Natalia. Wait. Czy pan profesor właśnie twierdzi, że w naukach ścisłych nie zmienia się definicji? Czy pan profesor uważa, że w naukach ścisłych nie są zmieniane żadne definicje? Dobrze zrozumiałem? Interesujące stwierdzenie. No może trójkąta nie są. Ale wiele obserwowalnych zjawisk, nawet na poziomie, dajmy na to, stanów materii, było już co najmniej kilkukrotnie redefiniowane. I co? Mam do pana pytanie takie. Co pan sądzi o planie odbudowy Pałacu Saskiego? Znaczy ja bym ze względów estetycznych tego nie robił. Dobra. A to bardzo śmieszne. Szkoda, że ze względów finansowych, że jak mogłeś się pokazać, jak redystrybucja 2 miliardów złotych mogłaby pomóc, nie wiem, ratownikom medycznym, którzy strajkują, no to ci nie wyszło, no. To muszę wrócić, bo tutaj kolega wrócił z cytatem. Proszę bardzo. Z tej strony. Jestem, tak.
Wróciłem z cytatem i zacytuję ten dokument foru. Wymogi klimatyczne Unii Europejskiej zmuszają zarówno rządy, jak i przedsiębiorstwa do wypełniania zaleceń, które nie mają wystarczającego uzasadnienia w naukach przyrodniczych. Część badań dowodzi, że wzrost średniej temperatury Ziemi i poziomu dwutlenku węgla w atmosferze jest wynikiem naturalnych procesów zachodzących co około 25 tysięcy lat. Jest to zdanie sprzeczne z zdaniem IPCC, czyli Międzyrządowego Raportu do Spraw Zmian Klimatu. I w związku z tym mam pytanie, dlaczego pan jako prezes foru... Nie, ale proszę bardzo. No. Rozumiem, tylko ja już dokończę. Dlaczego pan jako prezes foru się zgodził na propagowanie tego denializmu i jak obecnie wygląda stanowisko foru w tej sprawie? A przepraszam, a może miał... Czy for popiera... Czy for popiera no, drogę to zdaniem pierwsze, środowiska naukowego? Proszę pana, a po pierwsze, co miałem zrobić, wsadzić do więzienia? A po drugie, jak... Nie publikować raportu, który jest szkodliwy. Co to za dziwna defleksja? Jest faktem, że są różnice zdań, choć przeważa pogląd, że... O wow! Że przy... No dobrze. Panie profesorze, Paulina tak. Krakowa, mam pytanie dotyczące waluty. Czy w obecnej sytuacji, kiedy złotówka tak bardzo spada i jest tak naprawdę nie wiadomo, jak będzie stała, powinniśmy wejść w strefę euro? Proszę państwa, to nie jest... Wejście do strefy euro jest niezwykle niepopularne politycznie. Może dlatego, że mimo wszystko ludzie cenią złotego. A ponadto ono nie jest najważniejszą rzeczą, jaką w Polsce powinniśmy zrobić dla umocnienia wzrostu gospodarczego. Są ważniejsze rzeczy. Usunąć PiS-owskie nacjonalizacje. W gruncie rzeczy nie ma żadnego powodu, żeby jakiekolwiek przedsiębiorstwo było państwowe. Bo jeżeli ktoś się obawia, że jakiś tam drapieżny kapitalista przejmie, to się wprowadza wcześniej specjalne klauzule złotej akcji i tak dalej, i tak dalej. Jak tam z tymi klauzulami dotyczącymi budownictwa? Jak one wyszły? To nie jest tak, że inflacja na rynku budowlanym się zaczęła z PiS-u. To nie jest tak, że skok ceny mieszkań jest tylko od czasu PiS-u. W związku z tym i to jest kolosalne. Deregulacja, przegląd wydatków, uzdrowienie finansów. To są o wiele ważniejsze rzeczy. W związku z tym trzeba się na tym skupić. Przywrócenie państwa prawa oczywiście. Kolosalnie ważne. I to jest, to są priorytety. A nie ma sensu wyrywać się do przodu z projektem, który nie jest najważniejszy ekonomicznie, a może posłużyć do nikczemnej propagandy PiS-u. Czyli będą bronili polskości. Oni będą bronili polskości waluty. I będą krzyczeć, że euro to jest waluta obca. I niemiecka, tak. Jeszcze cały czas tutaj do mnie się zgłaszała osoba, która prosi o odpowiedź na to poprzednie pytanie. Tu kolega Kacper. No to ja powiem, ten cytat jest autentyczny i on odbija stan faktyczny, że są ludzie, między innymi jest wybitny duński uczony Lomborg, którzy sądzą, że nie tylko czynniki ludzkie są przyczyną ocieplenia i nie można potępiać kogoś, że przetacza te poglądy. W ogóle takie sformułowanie climate denier, słyszycie to, tak? To jest rodem ze średniowiecza. To tak jak przekroczy ktoś reguły jakiejś sekty. I już na stos go od razu, tak? To jest mniej więcej odpowiedź. Ja nie jestem zwolennikiem tych poglądów, które są mniejszościowe, ale szanuję różnorodność poglądów. Kolejne pytanie, Mateusz, proszę bardzo. Konsensus 99% naukowców zgadza się, że obecny wzrost temperatury spowodowany jest działalnością człowieka i nie jest skorelowany z cyklicznym wzrostem... Z cyklicznym wzrostem temperatury, globalnej temperatury związanej z naturalnymi procesami. Mało tego, jesteśmy w okresie niższej aktywności Słońca, co znaczy, że temperatury rosnąć nie powinny. Mało tego, pierwsze modele sugerujące tak wysoki wzrost temperatury zostały stworzone przez firmę ExxonMobil w latach 70. Tylko żaden rząd nie widział interesów podjęcia akcji przeciwko temu. Więc być może czas przestać pierdolić bzdury i sprowadzać wszystko do sekt. Szczególnie jak się szczuje ludzi na inną sektę, jaką jest PiS.
O, Jesus. Szanowny panie profesorze, jestem z Rzeszowa, nazywam się Mateusz i będę mieć chyba kilka pytań, więc przepraszam, jeżeli zajmę chwilę czasu. Pierwsza kwestia. Tak się nie da. Biomekdota, co cię to obchodzi? Nie ma patrzeć? Okay, jeżeli musi być jedno. A tu, przepraszam bardzo. Mam pytanie odnośnie pana opinii, odnośnie takiej osoby jak Jeffrey Sachs. Na pewno jest panu znana, doradzała panu w pana planie, który był często nazywany też planem Sachsa-Liptona. To tak twierdzą złośliwi, którzy sądzą, że nic dobrego nie może powstać na polskiej ziemi. To są patrioci. I teraz w 2014 roku ukazał się... A Wojt jest baza. Dosyć ważny wywiad z panem Sachsem, który stwierdził, że doradzał panu gospodarkę mieszankową. Jako pana doradca on określa się jako socjaldemokrata. Teraz postuluje podniesienie podatków dla najbogatszych w wyborach w USA poparł Berniego Sandersa. I mam pytanie odnośnie opinii właśnie na temat tej osoby. Czy to był pana doradca? Czy wtedy rzeczywiście pan tak sugerował? No i co pan sądził? Znaczy po pierwsze, jeżeli kogoś to interesuje, to odstrzymam do książki, która jest dostępna. Aha, jeszcze będę podpisywać. Nazywa Trzeba się bić. I tam możecie znaleźć odpowiedzi na to pytania. A co do tego, akurat tak się składa, że bez oczekiwania, że w Polsce przyjdzie wolność, na zasadzie hobby, to byłem trochę starszy od was, ale nie dużo. W 76... To jest przyspieszone tylko 1,25. W 77 roku. Sam skompletowałem grupę młodych wówczas ekonomistów do jednego zadania. Nam się nie śniło, bo nikomu się w Polsce nie śniło, że kiedyś będziemy wolni. Ale sądziliśmy, że można ten system chociaż trochę poprawić. Żeby nie było kolejnych. Ej, ale jak to jest, że ludzie, którzy nie potrafili sobie wyobrazić wolności... okej, dlatego właśnie nas pierdoli cały system, ponieważ nie byli sobie w stanie wyobrazić wolności, tylko łaty. Jak, żeby partię wyprowadzić z zakładów. I okazało, no i pracowaliśmy, to było przyjemne hobby. Przez 2 lata spotykając się co tydzień. Nikt nam tego nie kazał robić. I gdy nagle wybuchła Solidarność, wielka Solidarność Lecha Wałęsy, w sierpniu 80 roku, no to się rozpoczęło gorączkowe oczekiwanie, poszukiwanie, no jakie to byłyby projekty reform. No a Solidarność nie była oddolnym socjalistycznym ruchem? Nie? Okazało się, że my byliśmy właśnie jedyni, którzy pracowali przez 2 lata, co było potem sensacją. No i tak krótko mówiąc, wiele rzeczy potem po stanie wojennym kontynuowaliśmy, ale już nie chcąc reformować socjalizmu, tylko no co by było, gdyby Polska była wolna i tam się pojawiły nasze studia dotyczące stabilizacji, wychodzenia z wysokiej inflacji, reform prywatyzacyjnych i tak dalej. Więc my nie musieliśmy importować projektu, natomiast zewnętrzne opinie, jeśli szły za naszym kierunkiem, no oczywiście się przydały, bo one przekonywały jeszcze bardziej decydentów w Polsce. A to reszta to jest, powiem wprost, bo nie traktuję młodych ludzi ulgowo. To jest uwłaczające tak naprawdę kombinować. A Sachs robił to, a potem Sachs poparł socjalistę, co pan na to? Co ma pierdnie do wiatraka? Kolejne pytanie, proszę tutaj teraz z pierwszego rzędu, z drugiej strony. No, być może ekonomista popierający socjalistę ma duże znaczenie. Jakby stwierdziłbym, że to właśnie wręcz przeciwnie, to jest odwrotność uwłaczającego. Czyli bazę? Jesteśmy. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Świerczek z Włodzisławia Śląskiego. Jak pana zdaniem powinno się przekształcić gospodarkę Śląska, zwłaszcza w kontekście energetycznym? Ona się przekształca. Ja byłem posłem w latach 97-2000, pracownikiem katowickiego. Miałem mnóstwo spotkań. I mój główny argument czy teza w spotkaniach licznych to także, że Śląsk stoi na węglu. Już wtedy nie stał na węglu, tam była Jak przekształcić? No ona się przekształca, no co wy, chłopaki? Co wy tutaj robicie? ...waga innego przemysłu i więcej w ciągu 30 lat Śląsk tą część energetyczną, węglową ogromnie rozwinął. Tylko pozwolić komu? Przedsiębiorczości prywatnej działać. Ona odkrywa nowe możliwości w warunkach konkurencji. Kolejne pytanie, proszę bardzo. Ale jakie nowe możliwości odkrywa, bo posłuchajcie tego, co on... Posłuchajmy jeszcze raz tego, co on powiedział na koniec. ...działać. Ona odkrywa nowego pozwolić komu?
przedsiębiorczości prywatnej działać. Ona odkrywa nowe możliwości w warunkach konkurencji. Ale pytanie było, jak pan chce przekształcić, a nie komu pozwolić. Kolejne pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Julia Ibsen, jestem z Warszawy. Na początku spotkania wspomniał pan o nierównościach. Dlatego chciałabym zapytać, jakie zmiany czy reformy według pana byłyby najbardziej skuteczne w Polsce, aby zwalczać nierówności majątkowe? A przepraszam bardzo, obecne nierówności majątkowe są problemem. Olbrzymie. Są problemem, tak. Na szałkę. Czy każde nierówności majątkowe są problemem? Nie, obecne. A jakie są optymalne nierówności majątkowe? Najbogatszy nie może mieć więcej niż dwa razy majątku najbiedniejszego? 10 do 20? Tak bym powiedział? Proszę dostrzegać problemy tam, gdzie są. A nie ulegać takiemu nienawistnemu. No widzę, jeden na przykład jest na scenie. Temu lewicowemu hejtowi. O wow. O wow. Naprawdę. On nie ma nic do powiedzenia. On nie ma nic do zaproponowania współczesnej Polsce. To jest masakra. Oczywiście, że nadużywa słowa hejt, bo dokładnie tak działają neoliberałowie i konserwy. Oni jakby całą krytykę ich zachowań tłumaczą hejtem. To jest dokładnie ta sama retoryka, którą stosował Trump, mówiąc o fake newsach. Czy należało było na przykład zagarnąć 3/4 majątku Steve'a Jobsa? Tak. Nie 3/4, tylko tak 95? To był miliarderem, tak? No bo miał za duży majątek w porównaniu z tą przeciętną. Mhm. A co z Microsoftem? A co z innymi? Microsoft należałoby rozbić. Microsoft należałoby by rozbić na mniejsze spółki, ponieważ jest za duży. Ludźmi, którzy osiągnęli ogromne majątki na rynku w warunkach przedsiębiorczych. Nie ma takich ludzi. Jakby majątków nie buduje się pracą, tylko wyzyskiem. Majątki, o jakich mówimy w kontekście miliarderów, są nieosiągalne pracą. Bardzo trudno jest zostać milionerem w warunkach osiągalnych pracą, ale jakbyśmy się bardzo oparli, powiedzielibyśmy, że jest to możliwe, ale tak kiepsko. Ale jak to przecież Steve Jobs zarobił ten majątek tymi ręcami sam? Wcale nie zarobili go Chińczycy w jego fabrykach, on go podpierdolił. Oczywiście, no wiecie, jakby teoria wartości pracy to przecież lewacki hejt, nie? Natomiast jakie, ja bym powiedział... Bo Bezos był wtedy w kosmosie i nie chciał mu przeszkadzać, dlatego. No tak, jakie wielkie majątki nie zasługują na akceptację? To jest super zabawne, bo jakby kiedy mówimy o historii, to możemy spojrzeć na początek XX wieku, kiedy prawa antytrustowe i jakby kontrola ze strony państwa zniszczyła, to duże słowo, rozczłonkowała, o, to jest lepsze słowo, majątki tak zwanych Robert Baronów, czyli ludzi pokroju Rockefellera, którzy robili dokładnie to, co dzieje się w tej chwili, czyli gromadzili zdecydowanie zbyt duże pieniądze. I jakimś cudem te 100-120 lat temu ludzie stwierdzili, że to jest niesprawiedliwe społecznie, żeby istniały tak duże dysproporcje majątkowe, i powiedzieli, okej, dobra, musimy ich ukrócić. Dalej będą mogli być potwornie bogaci, ale musimy wyznaczyć jakiś sufit. I człowiek, który tak mówi, socjalizm to nic nie osiągnął, jakoś nie potrafi spojrzeć na przykład tego, co osiągnął kapitalizm i jak powstrzymał zbyt dużą inflację majątków. Takie, które są zdobyte dzięki koneksjom politycznym. I to są oligarchowie, to są rosyjscy oligarchowie. To są oligarchowie w Tajlandii. Ale oni powstają przez chory system polityczny.
korporacja Disneya dla własnych korzyści finansowych lobbuje w potężny sposób przeciwko przechodzeniu rzeczy do domeny publicznej. Oryginalnie rzeczy miały przechodzić do domeny publicznej po bodajże 25 latach, czyli jeżeli napisałeś książkę, napisałeś film, gdyby prawa domeny publicznej działały tak, jak działały kiedyś, to za chwilę pierwsza część Harry'ego Pottera byłaby w domenie publicznej i można byłoby tworzyć dowolne, inspirowane nią, tylko i wyłącznie pierwszą częścią, to warto zaznaczyć, dowolne, inspirowane nią dzieła i publikować je i zarabiać na nich, efektywnie rozbudowując świat Rowling. Jebać terfów, oczywiście, jebać Rowling, oczywiście, natomiast to jest bardzo ciekawa sprawa. Gdyby domena publiczna działała tak jak oryginalnie miała działać, to w 2023 roku bodajże, bo ja nie pamiętam, kiedy wyszedł Harry Potter. Pierwsza książka wyszła w 1997 roku. Czyli w 2022, w przyszłym roku, można by było napisać jakiś spin-off Harry'ego Pottera, na przykład opisujący, tylko znowu ważne, tylko pierwszego Harry'ego. Nie, nic, co się pojawiło w drugiej części, żadna postać, która się pojawiła w drugiej części, nie mogłaby być swobodnie wykorzystana. Tyle, że Disney, który kurczowo trzyma się wizerunku myszki Miki i nie chce, żeby myszka Miki trafiła do domeny publicznej, bardzo mocno walczy z tym, żeby czas, po jakim rzeczy przechodzą do domeny publicznej, się wydłużał. I w rezultacie nie można tworzyć swobodnie. Wiecie, tak jak na przykład, jeżeli byście chciały napisać nową książkę o Robin Hoodzie i ją opublikować, to nic nie stoi na przeszkodzie. Możecie wydać książkę o Robin Hoodzie, ponieważ Robin Hood jest w domenie publicznej. Jeżeli chcecie napisać coś o Sherlocku Holmesie w oparciu o jego najstarsze przygody, możecie zrobić to bez problemu. Generalnie Sherlock Holmes jest w domenie publicznej. I prywatny interes spółki, która lobbując tworzy sobie koneksję z rządem w USA, szkodzi ogółowi ludzkości właśnie przez pieniądze i wpływy. I efektywnie buduje przez te koneksje dalej swój majątek. Jednocześnie uniemożliwiając zarobkowanie na tych rzeczach komukolwiek innemu. Może jednak nie tylko w Tajlandii mamy z tym problem, co? Dobrej nocy, Chrysku. To znaczy system polityczny, który dławi wolny rynek i rozdziela przywileje. Dobrej nocy, Chrysku. Like, subscribe, follow and donate, ludki. Pamiętajcie, że jest subtember, więc suby są tańsze. Weźcie przykład Stangila, który rozrzucił ich absurdalnie dużej ilości i rozważcie, może wzięcie dla siebie, a może rozdanie komuś innemu. Jak widzicie, robię bardzo dobry content. Tak nawiasem mówiąc, my do tej pory nie mieliśmy oligarchów. Badania nie potwierdzały, bo od samego początku dużo konkurencji. Czy na liście osiągnięć PiSu będzie pojawienie się pisowskich oligarchów? Kolejne pytanie, proszę. Dzień dobry, nazywam się Maciek, jestem z Warszawy i mam pytanie a propos cen mieszkań, które rosną w Polsce w zasadzie zastraszającym tempie, kilkanaście procent w ciągu roku. I ja mam pytanie do pana profesora, jaką pan widzi receptę na ten problem? Bo zmienić rząd. Co za kretyn. No mogę rozwinąć to, ale starałem się powiedzieć, jak to zrobić. No dobrze. Nie, trochę precyzyjnie, no wiadomo, z czego to wynika. Z ogólnej inflacji, z pewnych, część ludzi... Nie, wynika to z deregulacji i tworzenia sytuacji, w której ludzie ludzie zaczęli postrzegać mieszkania jako lokatę finansową, a nie jako coś, w czym się mieszka.
mogę rozwinąć. Zmienić rząd w karoce. Stara się uciec od utraty oszczędności w bankach. Złożą w bankach inflacja 5%, a stopy procentowe bliskie 0. No to ile płacą? Tracą, tak? I inwestuje w nieruchomości. To jest większa. Poza tym różne dzikie regulacje albo chaotyczne ograniczają i podbijają ceny. A chwila, a kto uchwalił te regulacje, które pozwoliły na dużą prywatyzację sektora budownictwa publicznego i przekazanie praktycznie całej budowy mieszkaniowej w ręce prywatnych inwestorów. What? Który rząd to zrobił? PiSu? Nie! To w budowlanych i ceny pracowników. Tam, gdzie są jakieś rażące rzeczy w gospodarce, to właściwie zawsze trzeba szukać widzialnej ręki polityków, czyli państwa. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Dzień dobry, ale emocje, muszę przyznać. Tak? Nie dostrzegam. Szanowny panie profesorze, czy dostrzega pan coś dobrego w nowym Polskim Ładzie? Nie, ja staram się być... Proszę państwa, nawet jeżeli coś bym znalazł, a usilnie szukam do tej pory bezskutecznie. Może pan profesor powinien założyć okulary, jeżeli nic nie może znaleźć. To trzeba zawsze brać pod uwagę bilans, tak? I teraz mamy do czynienia z dwoma skandalami. Po pierwsze, w takim trybie nie uchwala się zmian. Bez żadnej poważnej dyskusji, bez możliwości przygotowania się ludzi. Ale przecież Polski Ład nie został uchwalony i jego nawet nie opublikowano jeszcze projektu ustawy finalnego. Splucie ludziom w twarz. I nie można sobie na to pozwolić. A co jest kluczem ludziom w twarz? A po drugie, tam się roi od błędów. A jeżeli by się dopatrzeć, ja mówię o tych zmianach podatkowych, jakiejś głównej właściwości tych zmian, to jest zabrać pracujących, dać niepracującym. Główni beneficjenci to są ludzie niepracujący. To jest droga do dobrobytu w Polsce. Tak się składa, że PiS liczy na to, że oni na nich będą głosować. To jest główne uzasadnienie, jeżeli szukać jakiegoś uzasadnienia. Ja naprawdę mam nadzieję, że chociaż jedna osoba zadał pytanie pod tytułem: czy mógłby pan dla odmiany powiedzieć coś o ekonomii, a nie tylko o tym, że PiS jest zły? Nie, tej propozycji. No to zobaczymy. Proszę bardzo. No jak zarabiasz 4K, to nie istniejesz. Dzień dobry panie profesorze, Grzegorz Ciszewski z Elbląga. Ja przypomnę wam, że jakby dane o średniej płacy, które są publikowane przez GUS, są zbierane w oparciu tylko i wyłącznie o spółki powyżej od 10 pracowników. Znaczy, że jeżeli jesteście małym przedsiębiorcą, albo jeżeli na przykład jesteście kurierem InPostu pracującym na B2B, to w ogóle nie jesteście wliczani do tych zarobków. To są czary. Ja mam pytanie o rolę państwa w dobie pandemii. Dotychczas klasyczni liberałowie określali wszelkie interwencjonizm państwowy jako największe zło, tak naprawdę. A doba pandemii pokazała, że wolny rynek tak nie do końca sobie ze wszystkim poradzi. Chociażby też przykład maseczek, ich cen, które diametralnie szły w górę. A to wolny rynek tego cwaniaka wynalazł? Nie. Który sprzedawał maseczki ministrowi zdrowia? Przepraszam, ale spekulacje na wolnym rynku są naturalną częścią tego wolnego rynku, więc co? Ale ja mówię o akurat czasie, kiedy jeszcze maseczki nie były sprowadzane do Polski. Ja mówię o tak naprawdę także tym wszystkim, co się działo przed tymi dostawami maseczek. O tym, jak nagle rynek zaczął sam regulować ceny chociażby... No to zgroza, że rynek reguluje ceny. No nie, jak, ale dlaczego? Bo nie rozumiem. Dlaczego mamy ten tak zwany wolny rynek? Tak zwany. No tak zwany, bo mówimy o Polsce ciągle też. Skoro jest ta tak zwana niewidzialna ręka wolnego rynku, chodzi mi o to po prostu w moim pytaniu. No właśnie. To jest stand-up?
dotychczas interwencjonizm państwowy był uznawany za wszelkie zło. A tak naprawdę doba pandemii pokazała tylko tyle, i nie mówię tylko o Polsce, że pewne regulacje państwowe są potrzebne. I jak pan profesor uważa, jaka powinna być rola państwa właśnie w dobie pandemii? Jak te państwo powinno działać? Powinniście kupować, sprzedawać COVID-a na wolnym rynku. Tak, aby po prostu regulować patologię, no bo tego się nie da inaczej określić. Dziękuję. A chodzi panu o to, jak... Dobrze. Czy panu chodzi o to, jak regulować pandemię, czyli patologię, czy o coś innego? No dobrze, ale trochę poważniej. Proszę pana, nieprawdą jest, jak się zadaje pytanie, to trzeba się przygotować. Dotyczy to również młodzież. Nieprawdą jest, że jak pan poczyta sobie osoby nazywane klasycznymi liberałami, to one uważały, że nigdy w żadnych okolicznościach nie może być jakiejś specjalnej interwencji. To jest po prostu nieprawda. Mhm. Na przykład jak jest wojna, no to wprowadza się szczególny trząs, to przypomina trochę wojnę. I trudno i nikt to rozumie, bo czytał klasycznych liberałów, to nie będzie potępiał samej zasady wprowadzania w życie pewnych środków, natomiast cała rzecz jest w szczegółach. Ile? Jak długo? I poważni ludzie zajmują się konkretami, a nie takimi ogólnikami, które są w sprzeczności. Hej, Monkę. Z literaturą. A no co do dalszego, co tam było, że ten wolny rynek to miał sprawić? Że jakiś cwaniak się odmówił, czy coś takiego? No proszę to. Panie. Dobra. Dzień dobry, z tej strony Krystian Trubisz z Zapadu. Ja mam takie pytanie. Uznajmy, że jest rok 2022, wszedł nowy Polski Ład. Cały czas zgadamy o tym, że to przyniesie bardzo dużo negatywnych rzeczy. My nic z tym nie robimy. I jak pan myśli, jak to realnie wpłynie na biznes w Polsce, który już jest naprawdę tłamszony, a teraz perfidnie pieniądze, które mają nam pomóc, wydaje się na to, żeby kupić kolejne grupy społeczne. Dziękuję. Wie pan, no teraz głównie zajmujemy się tłamszeniem Polskiego Ładu. To znaczy, żeby nie wszedł w życie. I do tego ludzie, organizacje gospodarcze i inne organizacje, mam nadzieję, się zjednoczą w domaganiu się tego, żeby nie przyjmowano czegoś, co jest skandaliczne, powtarzam, pod względem trybu. Tego się w kraju... A, czyli forma jest okej, tylko tryb jest zły. A, to luz. To w sumie jak tylko forma jest zła, to ja bym chciał, żeby go możliwie agresywnie przyjęli. Nie wiem, nie myślicie tak, że to w sumie, skoro tylko tryb jest problemem, to nie powinniśmy się jakoś przez to nie przejmować? Profesorze Leszałkę? Którego ludzie mają trochę godności, nie robi. Ci ludzie nie powinni pozwolić na to. I to oprócz tego są te różne rzeczowe krytyki tego, co nazywa się... To właśnie, wszystko, co pisowskie, jest polskie. Ale na świecie jest tylko naród polski. Wedle Czarnka. Proszę bardzo. Dzień dobry, Hosanna profesorze. Jak? Bo pan wie, liczbami, no bo tym się pan zajmuje, czy czymkolwiek innym, jakimkolwiek narzędziem walczyć z populizmem, a zwłaszcza jak dotrzeć do tych wyborców daleko wschodniej Polski. Bóg zapłać za mikrofon. Wow, każdy, kto się śmiał z tego chłopaka, jest zjebany. No to zasadnicze pytanie, które nie ma jednej gładkiej formułki. Ale przypomnę, że za populistę jest pisanie ludziom ciemnoty. Na przykład to, co robisz na scenie od godziny. Jakiś czas inni zapłacą, ale po pewnym czasie wszyscy zapłacą. I mamy całą masę przykrych doświadczeń. Grecja miała epokę takiego populizmu. Że słucham? Grecja wyłożyła się nie dlatego, że populizm, tylko Grecja wyłożyła się dlatego, że nie miała kontroli nad własną walutą, ponieważ znajdowała się w strefie euro. I o ile ja jestem jak najbardziej za dołączeniem do strefy euro w kontekście tego, że nie wierzę, żeby Polacy mogli konkurować pod względem zarobków i poziomu życia z zachodnią Europą bez wejścia do strefy euro, o tyle
A problem Grecji nie opierał się na populizmie. Demaskować. Znaczy, po pierwsze trzeba demaskować rzeczowo, znaczy pokazywać, co będzie, ale nade wszystko. No to nie idzie ci. Memy. Tak, memy! Kolejne pytanie. Ja się trzymam już bardziej staromodnych sposobów komunikacji jak Twitter, ale waszej... Bardziej starom... Właśnie, populiści w Grecji... Znaczy ja nie do końca wiem, co on chciał tutaj jakby powiedzieć. Być może masz rację, Lepik, że on próbował mówić o po-kryzysowej scenie, ale to już tym bardziej nie chcę, nie jestem w stanie jakby zrozumieć, gdzie on z tą myślą pobiegł, bo... Że co, rząd chciał powiedzieć, że był problem z populizmem? No u nas też jest, i co? Poza tym bardziej klasyczne formy komunikacji jak Twitter, naprawdę? Memy istniały przed Twitterem. To co? To jest cała nadzieja. Tak jest. To jest... Jak na klasycznego typa, to może mógłbyś wiedzieć, że Chomsky zdefiniował... Chomsky mem zdefiniował? Niezwykle ważny. Czyli rzeczowa demaskacja i ośmieszanie. Bo populizm to jest właściwie oszukiwanie ludzi. I nadto to nie może być tylko populizm generalnie, najwięksi populiści, najbardziej szkodliwi. I ranking zrobić. I co... Przepraszam, Dawkins, ale w... Dawkins, nie Chomsky, przepraszam. Co miesiąc przyznawać nagrodę o odpowiedniej nazwie. To można znaleźć jakoś tam. Na znoka nagroda Nikifora, coś w tym rodzaju może. No, zwany roku, o, świetnie. Kolejne pytanie. Tak, w samolubnym Dzień dobry, Karolina Krupa, przyjechałam z Chrzanowa tutaj, ten kierunek. I chciałabym spytać, w obliczu zmieniających się centrum gospodarczych i politycznych świata, w jakim kierunku powinna być skierowana polska polityka gospodarcza? I czy może pan profesor dostrzega jakieś obszary, kraje, w których leży potencjał pod kątem współpracy gospodarczej z punktu widzenia Polski? Dziękuję. Zarówno pod względem geopolitycznym, cywilizacyjnym, jak i gospodarczym, największym partnerem Polski, najważniejszym jest Unia Europejska, jak wiecie. No właśnie, więc to było takie pytanie z czapy, jakby... Nie dość, że geograficznie nie możemy się oderwać od Unii Europejskiej, to jeszcze nie możemy handlować na przykład wbrew Unii Europejskiej. Jasne, więc the fuck? Kolejne pytanie. I tylko jakiś szaleniec opętany nienawiścią lub rządzą władzę może próbować podważać stosunki Polski z Unią Europejską. Bartek. I zgłosić, że to Unia Europejska podobno prowadzi wojnę hybrydową z Polską, a nie Putin. To może tylko jedną rzecz chcę powiedzieć przy tej okazji. Wiecie, jaka grupa zawodowa... To może tylko podobno prowadzi wojnę... Bartek. I zgłosić, że to Unia Europejska podobno prowadzi wojnę hybrydową z Polską, a nie Putin. To może tylko jedną rzecz chcę powiedzieć przy tej okazji. Wiecie, jaka grupa zawodowa i społeczna jest największymi beneficjentami członkostwa Polski w Unii Europejskiej? Właśnie. A czy rolnicy wiedzą, ile dostają miliardów euro z Unii? Nie wiedzą. To trzeba im to pokazać. I następnie połączyć to z groźbą wyprowadzenia Polski przez PiS z Unii Europejskiej. I niech sobie policzą, ile stracą. On traktuje rolników jako... On jakby równa termin rolnik z terminem wiejski głupek. To jest przerażające. To jest naprawdę super, super straszne. Ja się nie dziwię, że faszolki z Agrounii rozgrywają wieś tak jak chcą. Bo teraz jakby PiS-owi część tego elektoratu pewnie ukradnie Agrounię. Czy skutecznie? Okaże się. Natomiast jakby, jeżeli nie wiecie, to Agrounia jest powiązana w biodrze z narodowcami, nie? Więc jakby
Agrounia mogłaby spokojnie być frakcją tego. Tak! Są zdjęcia, jak wzajemnie z tym z jak się nazywa ten przypał z ruchu narodowego. Winnicki. Oni sobie tego... Bąkiewicz, Boże, macie rację. Oni sobie z Bąkiewiczem prezenciki dawali. Ja wam pokażę, bo to też warto wiedzieć. Zobaczcie. Zobaczcie, kto tu się z kim lubi. Raz Agrounia dała pieniążki narodowcom, raz narodowcy dali Unii. 1000 złotych darowizny na Stowarzyszenie Rozwoju Rolnictwa i Wsi Agrounia. O nie, Kołodziejczak doskonale rozumie, kim on jest. Jakby Kołodziejczak nie jest, jakby ja wiem, że dużo osób poleciało na... Ja wiem, że Kołodziejczak zabrzmiał bazowo, jeżeli chodzi o tą jego wypowiedź w TVP, ale to nie znaczy, że Kołodziejczak jest a good guy. Jakby w ten sam sposób należy pamiętać, że ten główny konkurent Putina, ten, o którym było tyle płaczu, że go aresztują i że będzie źle i w ogóle, on jest faszolkiem. A czy jest bohaterem ludu? No jest. Agrounia, z tego co pamiętam, to ma postulaty bardzo skupione na wsi i po prostu nie odzywa się w innych tematach. Natomiast jak spojrzysz na ich publikacje, to to nie wygląda tak. To nie wygląda tak super. Ja z tego co pamiętam, to w którymś z tych serwisów internetowych właśnie Świat Rolnika czy coś, oni dużo swojej tuby robią, nie? Więc nie ufałbym tego. Jakby myślę, że niestety może być efektywnie dużo bardziej szkodliwy niż ten. Leper był w swoich czasach. Więc jakby miałbym go na oku. Panie profesorze, Bartek z Konina. Chciałbym też zacząć od teorii, bo pan też zaczął od teorii. Mówił pan o gospodarce rynkowej, wolnorynkowej, określanej różnymi przymiotnikami. Chciałbym zapytać, jak rozumieć istotę tej gospodarki, która jest zapisana w polskiej konstytucji, czyli społeczną gospodarkę rynkową i jak ją stosować w praktyce? Wyrażenie społeczna gospodarka rynkowa jest pleonazmem, to znaczy masło myślane, bo gospodarka rynkowa jest zawsze społeczna w tym sensie, że wymaga współpracy ludzi. Po pierwsze, i z tego nie wynika nic takiego konkretnego dla polityki gospodarczej. Szczęśliwie nikt nie wpadł na pomysł, że w imię społeczne trzeba doprowadzić podatki do 100%. Znaczy powiem wam tak, że w Niemczech funkcjonuje takie określenie Soziale Marktwirtschaft. Soziale, czyli to jest socjalna, społeczna. To tam też nic nie oznacza, bo to wprowadzili liberałowie. Erhard to nazwali, ja myślę, ze względów trochę, jakby to powiedzieć, propagandowych, no, żeby to lepiej brzmiało. Ale oni nie wprowadzili tego do konstytucji. A to tak się tym polskim twórcom konstytucji spodobało,
przez dźwięk, wydźwięk, ładnie brzmi. Może to wprowadzili, ale powtarzam, z tego nie ma żadnej analizy, która by mówiła, a to z tego wynika to i to. Tak nawiasem mówiąc, jeszcze mamy Übersozial po niemiecku, bo wydatki socjalne w Polsce stanowią najwyższy odsetek PKB wśród wszystkich nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przypomnę, że wydatki to z jednej strony są transfery w gotówce, jak emerytury z systemu pay to go, czyli takiej, gdzie nie ma oszczędności. Z drugiej strony to, co traktujemy jako darmowe, to znaczy nauczyciele nie dostają pensji. No. Okej, okay, proszę bardzo. Moje pytanie. Dzień dobry, Marta Wrocław. Panie profesor... Znam mentalność rolników, oni chcą rzeczy radykalnie lewicowych, ale jak im powiesz, że to lewica, to im oczy zajdą czerwienią, bo to twarde konserwy, co gejów by wysyłały do obozów. Jakby to jest problem z tym podziałem tak naprawdę, bo jakby tak Bogiem a prawdą lewica i lewicowe ujęcie problematyki z perspektywy takiego Marksa czy nawet Lenina miało nie za wiele tak naprawdę wspólnego z ustrojem społecznym. Kiedy mówimy o dzisiejszej lewicy, tak naprawdę mówimy o jej dwóch aspektach, które się sklejają bardzo ze sobą, to znaczy o aspekcie społecznym i aspekcie gospodarczym, i one nie zawsze są ze sobą jakby kompatybilne dla pewnych grup ludzi, nie? No i problem jest taki, że i to jest też coś, co mówiłem bardzo często, że lewicy wytłumaczenie swojej koncepcji, która jest odpowiedzią na koncepcję prawicy, zajmuje 5-10 razy więcej czasu. I jakby jak spojrzysz na przeciętną osobę na wsi, która nie jest przekarmiona tym gównianym hejtem, to ona nie będzie jakby nie wiem, pluła, jak powiesz, że jesteś gejem. Ona ma to w dupie. Ona będzie pluła, jak będziesz ideologią LGBT. Bo ideologie to są straszne rzeczy, w chmurach latają. I tak naprawdę o to się wszystko rozbija, że my nauczyliśmy ludzi, że my odstraszyliśmy ludzi od lewicowych, gospodarczych konceptów, skażając w pewien sposób te rzeczy gospodarcze rzeczami socjalnymi. Ja absolutnie nie mówię tutaj, że jakakolwiek rzecz socjalna z postulatów lewicowych jest zła. Mówię tylko, że jakby pokazując, że jedno jest złe, sprawiliśmy, że obie rzeczy stały się złe i trzeba to odczarować, nie? Przeczytałem plan razem z pominięciem aborcji LGBT, to mówię, że super plan, dopóki nie powiedziałem, że to lewica. Tak, no, tak to działa. Jakby wsi najbardziej zaszkodził upadek PGR-ów, nie? Nie mówię w tym sensie, że o, za PGR-ów to wszyscy mieli ideolo, tylko w tym sensie, że tak naprawdę jakakolwiek komórka organizacji społecznej po prostu zanikła, nie? Na wsi każdy został panem swojego losu, chciał czy nie i czy był w stanie czy nie. I żeby pomóc wsi, to tak naprawdę potrzebni są lewicowi, znaczy żeby pomóc wsi w lewicowy sposób, potrzebni są lewicowi organizatorzy w małych miejscowościach albo w małych gminach czy powiatach, gdzie są, będą w stanie jakby przekonać ludzi do swojego. To jest potworna, momentami niewdzięczna praca, momentami jakby praca, która jest frustrująca i może być nawet niebezpieczna na pewnych etapach, ale to jest praca, którą ktoś musi wykonać i niestety totalnie wiem i totalnie możecie mnie tutaj jakby kolować za to, że tak naprawdę mówię weźmy się i zróbcie, no bo ja nie wyjadę na wieś i nie zacznę w tym momencie aktywistować na wsiach. Taka jest smutna prawda, ale w ten sam sposób, w który
Ja mówię ludziom, którzy mieszkają w miastach albo w miasteczkach, gdzie są jakieś fabryki, firmy, które dużo ludzi zatrudniają. Idźcie do inicjatywy związkowej, twórzcie struktury we współpracy z inicjatywą związkową, twórzcie związki zawodowe w swoich miejscach pracy. W ten sam sposób potrzebni są jakby tacy piechurzy lewicy i piechurki lewicy i osoby piechurskie lewicy, które będą działały na wsi i będą jakby ze spokojem prowadziły rozmowy jeden na jeden, które potem będą miały szansę przechodzić się w rozmowy 10 na 10, 20 na 20, nie? I które będą, które pomogą zbudować tą przyszłość, gdzie wieś wierzy chociażby troszeczkę w lewicowość. Więc... Rolnicy by chcieli związki zawodowe i protekcjonizm przed korporacjami, ale lewicy nie zagłosują, bo mordowanie dzieci nienarodzonych. To jest też trochę tak, że tak jak mówiłem z tym, kiedy w piątek komentowałem to wyganianie księdza z parafii, nie? Że ci ludzie mają swój sposób robienia rzeczy bardzo często, który niekoniecznie jest kompatybilny z tym, jak robi się rzeczy w dużych miastach. I w momencie, w którym ludzie z dużego miasta są w stanie, przychodzą i mówią, no teraz będziecie robić rzeczy po naszemu, to nigdy nie zadziała, bo nie mówią językiem tak naprawdę wsi, nie mówią w sposób, który rozumieją. Kiedyś, wydaje mi się, że to był stand-up Vira Dasa, jest na Netflixie, to się chyba się A Broad Understanding nazywa, gdzie on mówi, że jakby to jest komiks indie. I on opowiada kiedyś, że zabrał jakichś swoich znajomych do na indyjską prowincję. I jeden z tych znajomych był czarny i jak pojechali na tą prowincję, to była taka, wiecie, głęboka prowincja, gdzie jest jeden telewizor na pół wsi, nie? I zaczęli tam chodzić, bo oni, nie wiem, jakąś wycieczkę sobie robili czy coś, to wybiegł z jednej chaty facet, który jakby wybiegł z uśmiechem na ustach i zaczął krzyczeć the N-word w kierunku tego czarnego gościa i to było takie fuck. A tak naprawdę zaczął krzyczeć the N-word, bo on nie znał innego słowa na określenie osoby czarnej i on nie miał absolutnie nic złego na myśli, nie miał nic obraźliwego na myśli, tylko to był jego język, to był jego jakby sposób kodowania rzeczywistości i on był szczęśliwy, bo nigdy wcześniej nie widział czarnego gościa i się cieszył, że kogoś poznaje, a ponieważ jakby to, co przesiąkło do niego, to jest to, że na czarnych się mówi w ten sposób, to po prostu to zrobił. I ja wiem, że to jest bardzo hiperboliczne porównanie, ale prawda jest taka, że jakby w ten sam sposób można myśleć o tym, jak dzisiaj ludzie na wsi rozumieją osoby queerowe, nie? Jak rozumieją osoby transpłciowe czy biseksualne. Jak wytłumaczycie osobie na wsi, czym się różni osoba panseksualna od biseksualnej. Ostatnio akurat oglądałem Wałsza, który stwierdził, że nie ma między tymi dwiema rzeczami różnicy. Nie zgadzam się z tym. Moje zrozumienie jest takie, że ta różnica jest jednak dość jasno zarysowana. Jakby dla części instynktem będzie, że trzeba do takich ludzi mówić jak do dzieci, ale oni nie są dziećmi, to są dorośli ludzie. I jakby nie opowiecie im całego loru queerowości, tylko musicie znaleźć ich język. I osoba z zewnątrz, przychodząca do takiej społeczności, jakby nie zawsze ma gwarancję, że ten język pozna. A druga strona powie tej samej grupie osób: hej, te wszystkie rzeczy, których nie rozumiesz, one są złe i od szatana. I ten przekaz jest umacniany przez księży. Ten przekaz jest właśnie produkowany przez tych pierdolonych konserwatystów.
i nie trzeba o tym myśleć. To jest złe, koniec, kropka. Martwe płody w strzykawkach, dlatego nie trzeba brać tego. Dlatego nie trzeba, nie należy brać szczepionki, a geje mordują dzieci i koniec, nie? To jest to. To się do tego sprowadza. Jakby... Chciałbym móc pomóc komuś, kto chce wykonywać te prace na ziemi i chciałbym, żeby rzeczy, które mówię i które robię, były taką pomocą. Nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek będą, ale to jest jedna z tych rzeczy, które chcę robić, nie? Bo bez takiego zrozumienia, bez zrozumienia, którego tak naprawdę politycy zupełnie nie komunikują, przesuwanie okna Overtona jeszcze bardziej na lewo będzie cholernie trudne. Profesorze, chciałabym zapytać o mikro i małych przedsiębiorców. To jest serce naszej gospodarki, a przynajmniej powinno być. Chciałabym zapytać, co pan doradziłby, mam nadzieję już przyszłemu rządowi, który lada moment będziemy mieć, będzie to ten dobry rząd, nie mylić z dobrą zmianą. Ale chciałabym zapytać o to, co pan doradza, jak państwo powinno wspierać właśnie tych mikro i małych przedsiębiorców, zwłaszcza, że nasza gospodarka i ci ludzie dostali bardzo mocno po kieszeniach w związku z pandemią i okresem okołopandemicznym. Dziękuję. Proszę pani, trzeba zawsze patrzeć na całość, a potem dopiero wchodzić w głąb, a nie zacząć wybrać sobie jakąś grupę, jak najbardziej nawet zasłużoną, skupiać się na preferencji. Najważniejsze jest prostota warunków działania i stabilność dobrych warunków działania. To, co najszczególniej szkodzi przedsiębiorcom różnej wielkości, to są chaotyczne, zmieniane chaotycznie, często złe przepisy. Co to spowoduje? Ryzyko. Ryzyko inwestowania. On nie jest zainteresowany małymi przedsiębiorcami. On ma ich głęboko w dupie, bo to, co mówi, aplikuje się też do dużych firm. Ile, jaką stopę inwestycji obiecał Morawiecki w swoim wielkopomnym planie Morawieckiego na początku? 25%. Ile wynosi stopa inwestycji łącznie z państwowymi? Brawo. A ile wynosi stopa inwestycji prywatnych, które są najważniejsze? 8. Brawo. No to jest... Proszę Państwa, jest parę liczb, niedużo. Jak spadła stopa inwestycji prywatnych, jak wzrosła inflacja i tam parę innych, które są najlepszą. To jest świetny sposób na mydlenie przekazu, bo jakby on nie odpowiada zupełnie na pytanie, on opowiada swoją anegdotkę, która nie oferuje żadnych recept. Oceną rządów PiS-u. I to przekłuwa całą tą propagandę, kłamliwą i haniebną. Widzicie? Pytanie było o tym, co poradzi następnemu rządowi, żeby pomógł małym i średnim przedsiębiorcom. Zła propaganda PiS-u. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Julek z Warszawy. Mam jedno pytanie, jedno trochę dopytanie. Pierwsze pytanie jest takie. Jest jeszcze inny kraj, który przeszedł podobną drogę co my, jeśli chodzi o liberalizację, o odejście od poprzedniego typu gospodarki, czyli Chile, gdzie doszło do pełnej liberalizacji, pełnej prywatyzacji i tak dalej. I niedawno, po kolejnych wielkich protestach, ten ład został jakkolwiek zburzony. Ludzie nie chcieli godzić się na to, że mimo, że jest duży wzrost tak jak u nas, to on nie jest rozkładany tak, jak być powinien. Czyli no, ci biedni, ci nie najwyżej, nie dostają tego wzrostu, który być powinni, który nie powinni dostać. Więc pytanie brzmi, jak się pan do tego odniesie w kontekście i Chile, i Polski, bo też doszło do wzrostu nierówności. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga, a propos tego raportu i ogólnie... Zbagatelizuje nierówności. To ogólnie stanem faktycznym wiedzy jest to, że jesteśmy zgodni, że zmiany klimatyczne nadchodzą i trzeba to zmieniać. I trzeba ogólnie powstrzymywać to za wszelką cenę. I denializm klimatyczny istnieje i jest tak samo zły, jak nie wiem, bycie płaskoziemcem albo negowanie Holokaustu. Nice. Na ostre objawy emocji trudno reagować rozumowo, więc akustycznie to przejąłem do wiadomości. I tyle, ale odrobinę się zastanówcie, jaką generalną zasadę chcielibyście stosować do rozmaitych wypowiedzi, które nie są wyzwiskami. Jak się coś nie podoba, przepraszam bardzo, jak się coś nie podoba, to potępiamy twórców? Nie, jeżeli coś jest kłamstwem.
Jeżeli jakaś określona jeżeli zasada... Jeżeli propagujesz kłamstwa, to jest nieakceptowalne. Się, to zastanówcie się, co tą zasadą byłoby, gdyby ją zastosować generalnie. I wtedy mamy cały ciąg potępień. Być może słusznych, a może niesłusznych. Jeżeli podważasz na przykład konsensus naukowy a bez solidnych dowodów, to nie powinno być na to miejsca i powinniśmy to deplatformować. Na przykład. Bo nie ma żadnej gwarancji stuprocentowej wiedzy. Za wyjątkiem matematyki. I w związku z tym trochę pokory, a mniej klaskania. To jest jedno. No dobrze, po pierwsze, opowiedz o mamy, ja trochę czytam, mamy także ludzi, którzy uważają, którzy mają także tytuły naukowe, pracują, które mają odmienne zdanie, niekoniecznie co do głównej tezy, a mianowicie o wpływie człowieka, ale natężenia tej tezy, albo jakie są najlepsze środki zaradcze i tak dalej. On nie jest wkurzony, dlatego że on gardzi tymi ludźmi. On jakby uważa, że stoi w tłumie gówniarzy, bo ktoś mu kazał robić PR. Jestem tego pewien. Bo on nie szanuje ludzi, do których mówi. Odpowiadając im na pytania w taki sposób, w jaki odpowiada, to on ewidentnie nie szanuje ludzi, z którymi rozmawia. Ciekawe, czy powie cokolwiek o Chile. I to trzeba uszanować, chyba żeby wchodzimy w czasy totalnej kontroli. Chcecie mieć taką generalną regułę? Że jak mi się coś nie, jak się coś nie podoba, to operuję jakimś inwektywą. No dobrze, to jest... Czekaj. Czy to nie ty mówiłeś pół godziny temu, że z 40 minut temu, że chciałbyś internetowe szubienice rozstawiać? No, czyli proszę to ogólnić. O, proszę bardzo, Holokaust. Nie, bo tutaj nie ma wątpliwości. A nie, to pana zdanie jest, że tam nie ma wątpliwości. Dobrze. Okej, ja rozumiem, że to jest słusznie. Konsensus w nauce może dotyczyć teorii Einsteina. Może dotyczyć matematyki, ale jak ktoś uważa, że w nauce może być... Nie ma konsensusu dotyczącego teorii Einsteina. W sensie jest większość, ale są badania prowadzone także w poprzek. Plus na przykład mamy teorię strun, która podważa większość założeń klasycznej fizyki i co? Absolutny konsensus to jest w błędzie. Nawet jeżeli większość sądzi tak czy inaczej. No dobra, a teraz jakie było pytanie? Chciałem przypomnieć z YouTube'a, widziałeś może kanał Nie Wiem, Ale Się Dowiem, daje jeszcze więcej amunicji komentowania niż Wojna Idei. Co za tym idzie, jest jeszcze bardziej szkodliwe, jeżeli chodzi o niezrozumienie tego typu tematów i tłumaczenie ich w trybie hurtowym. Robiliśmy, jeżeli spojrzysz na mojego YouTube'a, to odcinek o osobach czarnoskórych i odcinek o Black... Nie wiem, czy pigułki są na tego. Są o... Nie wiem, ale się dowiem. Ja wiem, że oni współpracują z Szymonem i produkują bardzo dużo Shuri. Staram się bardzo wybierać to, co od nich omawiam, bo niektóre materiały uważam za tak pozbawione jakiejkolwiek treści, że tam nawet nie ma o czym mówić. A, to jeszcze chcę... Proszę pana, jeżeli chce się wysnuć jakiś sąd i zastosować do czegoś, to nigdy nie można polegać na jednym przypadku. Pan jest studentem czego? Matematyki. No dobrze, to nigdy nie należy, w naukach empirycznych, które są różne od matematyki, my zbieramy różne przypadki i staramy się przy pomocy analizy ekonomicznej. Also, Henryk, fajnie, że wpadłeś. A pan próbuje, mimo że pan jest studentem matematyki, wziąć jeden przypadek, którym, jak rozumiem, się panu z jakichś powodów nie podoba i wysnuć z tego bardzo mocne wnioski. Różnica pomiędzy siłą przesłanek a siłą wniosków jest jednym z miarem jakości rozumowania. No i co z tym Chile? Kolejne pytanie. Tak, i tutaj w temacie tego... Nie powiedział nic o Chile. I nierównościach. Od Konfederacji tylko krok do faszyzmu. To
początek i koniec tego, co mam do powiedzenia od Konfederacji. Tego raportu. Ja zacytuję ostatni raport IPCC. On był pisany przez kilkuset naukowców z całego świata, był recenzowany przez kilkadziesiąt tysięcy osób, ekspertów też z całego środowiska. I on tutaj, ja zacytuję. Moment. Cytuję. Jest bezdyskusyjne, że wpływ człowieka doprowadził do ogrzania atmosfery oceanów i lądów. Także ten sam raport twierdzi, że to właśnie głównie człowiek odpowiada za to ocieplenie. I prawda, są różne wątpliwości co do tego, jak dużo, ale wszystkie zgadzają się, że człowiek ma zdecydowany głównie wpływ na to, że klimat się ociepla i że są te zmiany. I wszystkie zgadzają się, że potrzebne są szybkie i masowe redukcje emisji. Więc w tym kontekście niestety stanowisko foru, jak i pana, jest po prostu błędne. Dziękuję. No, czy jeszcze dodam, bo nie ma sensu dyskutować z bardzo silnymi, być może słusznymi przekonaniami. Jeden, cała rzecz dotyczy zdania wątpliwości, czyli udziału różnych czynników. I każde naukowe podejście patrzy po pierwsze, jak są skonstruowane modele i jaka jest, jak są. I jaki jest stopień określoności i jakie jest wątpliwości. Ja nie bronię tego generalnie, przecież nie przeciwstawiam się tezie, że jest. Mencen nie ma pojęcia o gospodarce, ma za to dużo do powiedzenia o cwaniactwie, a nikt poza nim o gospodarce nie wie czegokolwiek. Może 100%, może mniej niż 100% udział w działalności człowieka, natomiast jestem przeciwny potępianiu ludzi, którzy też prowadzą badania naukowe i mają na ten różne zdania. Nie. Faktów nie obchodzą pana opinie. Nie ma. No dobrze, no to okej. A co jest takiego złego w lewactwie, co, koleżko? Dobra, proszę bardzo. Wracamy. Dzień dobry, Krzysztof z Warszawy. Bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie. To naprawdę otwiera oczy na wiele rzeczy. Ale chciałem trochę pociągnąć ten wątek, który był przed chwilą. To znaczy, bo przyznam, że jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe, że jest pan gotów bronić prawa osób, które negują wpływ człowieka na zmiany klimatu, które aktywnie dążą do tego, żebyśmy jako gatunek wyginęli, a jednocześnie każdą wzmiankę delikatnie krytyczną dotyczącą sposobu przeprowadzenia transformacji w Polsce nazywa pan wyzwiskami. Wspomnienie samo o nierównościach majątkowych nazywa pan nienawistnym lewackim hejtem. Mimo że jakby też są ludzie z tytułami naukowymi, którzy mają na ten temat inne zdanie. To znaczy, jak pan to jest w stanie godzić jakoś, nie wiem, moralnie, intelektualnie? Proszę pana, po pierwsze zdeformował pan moją wiadomość i wcisnął pan w usta to, czego nie powiedziałem. I niech pan... Pan nie powiedział niczego, więc trudno cokolwiek wcisnąć. Spiszę to, co pan powiedział, to pan się o tym przekona. I to jest demagogia, co pan uprawia. To znaczy wciskanie ludziom w usta, niezależnie od pana słusznych czy niesłusznych moralnie poglądów. Po drugie, ja odnosiłem to słowo do jawnych, logicznych błędów w wypowiedziach na tematy transformacji, na przykład, że my jesteśmy katastrofą. Jakieś inne kraje osiągnęły dużo lepsze rezultaty w porównaniu z nami, bo to zaprzecza wiarygodnym wszystkim badaniom empirycznym. Więc ja bym sugerował, że jeżeli mam. Ja oczywiście też mogę, choć nie lubię uprawiać demagogię, ale. Uprawiasz tą demagogię przez całe półtorej godziny tego nagrania. Wolałbym, żebyśmy nie mieli do czynienia na taką skalę. Nawet jeżeli ktoś głęboko wierzy w słuszność, to jest, których ja generalnie, jeżeli chodzi o perspektywy klimatu, wcześniej nie negowałem. To po co ta demonizacja? To się nazywa uczciwość w dyskusji. Kolejne pytania. Adam Śliwiński. Panie profesorze, ja z trochę innej beczki, mianowicie prywatyzacja, a konkretnie PKN Orlen. Jeżeli spojrzymy na rynek paliw na świecie, czy to ropa, czy gaz, możemy zauważyć, że nie ma to zbyt wiele wspólnego z wolnym rynkiem. Wiele firm, wiele złóż jest kontrolowanych przez różne podmioty państwowe. Tak samo jest zresztą w Polsce z PKN Orlen. Czy nie uważa pan, że w przypadku prywatyzacji PKN Orlen stanie się on łakomym kąskiem dla Saudi Aramco, czy Gazpromu, czy innych koncernów, a jeżeli już chcemy sprywatyzować PKN Orlen, jak możemy uniknąć właśnie przejęcia PKN Orlen przez wrogi nam podmiot i uniknąć tych właśnie negatywnych konsekwencji? Dziękuję. A te oklaski są dla PKN Orlen? Czy dla prezesa Obajtka szczególnie? Nie, dla człowieka, który zadał mądre pytanie w odróżnieniu od ciebie. Dobrze, po pierwsze już mówiłem. Są przecież rozwiązania prawne typu złota akcja, która daje pewne szczególne prawa władzom państwowym. To ja wiem, ale jeżeli jest lepsza niż mieć nominatów partyjnych.
to, że przecież plądrują dla celów partyjnych. To jest ogromna różnica. A po drugie, jeżeli szukać firm państwowych w przemyśle naftowym, no to trzeba by chyba zajechać do Arabii Saudyjskiej. Nie wiem, czy to jest najlepszy przykład. Albo... No i zapytał się właśnie, dlaczego, jak zapowiedz przejęciu przez te firmy? Gazprom, no właśnie. Tak, proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Hubert Przysłupski, pochodzę z Lubina. Ale mieszkałem 17 lat na wsi. Już do czego zmierzam. U mnie w rodzinie bardzo pana w ogóle szanujemy, jednakże po pańskiej reformie Polska się najbardziej oberwała w latach 1990 do 2004, czyli do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Cytując mojego tatę, w tym czasie... Nie, Saudico. Ten chłopak, który zadał pytanie, wymienił dwie spółki. Po reformie Balcerowicza nie było nas stać nawet na łyżkę nawozu. Ale do czego ja zmierzam? Dlaczego nie było nas stać nawet na łyżkę europejskiej? Cytując mojego tatę, w tym czasie po reformie Balcerowicza nie było nas stać nawet na łyżkę nawozu. Ale do czego ja zmierzam? Dlaczego polski rolnik wtedy aż tak oberwał? To znaczy 1 stycznia 90 roku ceny spadły w skupie o blisko 60%, rentowność gospodarstw spadła o 40%, a inflacja galopowała. Rolnika nie było też stać na kredyt, nie mógł go nigdzie dostać, nie mógł się rozwijać. Dopiero wtedy, jak weszliśmy do Unii, to dopiero odżyło. Czy można było temu zapobiec? Zamiast rozwoju była paraupetyzacja. Czy naprawdę można było coś z tym zrobić? Jeżeli tak, to dlaczego tego nie zrobiono? Dziękuję. Proszę Państwa, trzeba się cofnąć, żeby zrozumieć to, co było po 89 roku. Mieliśmy gigantyczną inflację, której, nawiasem mówiąc, szczególnymi beneficjentami poprzez wzrost cen skupu byli rolnicy. A ceny, ale niech Pan posłucha. Ja na razie mówię, jeżeli Pan chce zrozumieć etap drugi, to czasami cofnąć do etapu pierwszego. Natomiast ceny żywności były trzymane. Ceny skupu rosły. Mieliśmy inflację. Tak? No i teraz był problem taki, czy w dążeniu do walki z inflacją mamy utrzymywać, drukować pieniądze i utrzymywać nie tyle rolników indywidualnych, bo to nie było takie bardzo ważne, ale na przykład PGR-y, które miały ogromne dotacje. Jakich pieniędzy? No takich, które były tworzone w końcówce, są całe tworzone przez budżet, a w końcówce przez bank centralny. Druga rzecz to jest taka, że oczywiście jaka była sytuacja? Mamy gigantyczną inflację, 20-30%. A stopy procentowe są bardzo niskie. To znaczy ludziom nie bardzo się opłaca oszczędzać, ale ci, co zaciągnęli kredyty, dostali je właściwie za darmo. No bo bardzo niskie stopy procentowe. To jak z tego wyjść? Jak podnosimy oprocentowanie oszczędności, a jednocześnie nie zmieniamy oprocentowania kredytów, to co by się stało z bankami? Zbankrutowałyby. No więc taki mieliśmy skutek dziedzictwa. My i tak daliśmy jakieś opcje, żeby... Krótka odpowiedź brzmi, woleliśmy, żeby zbankrutowali ludzie niż banki. Pozwólcie, aż to do was dotrze. Leszek Balcerowicz właśnie powiedział, że wolał, żeby rodzice tego chłopaka nie mieli absolutnie nic, niż żeby zbankrutowały banki. Jeżeli nie wiecie nic o kapitalizmie, to jest jedna rzecz, którą powinniście zapamiętać. To jest najczystsza, wyekstraktowana esencja kapitalizmu. Nie liczycie się, bo nie obracacie dużymi ilościami pieniędzy. Ci, co zaciągnęli kredyty, bo praktycznie darmowych stopach mogli je wcześniej spłacać, żeby rozkładali, ale niewątpliwie jak się wychodzi, że państwa z katastrofy gospodarczej, to... Woli, żeby zbankrutowali ludzie, niż banki zarobiły trochę mniej, nie zbankrutowały. Czy przy tak dużej inflacji jest ryzyko, że banki się zwiną? Bo jakby... Pamiętaj, że banki, że ponieważ przez stopniowe rozluźnianie obowiązku trzymania rezerw przez banki, to tak naprawdę banki obracają tylko pieniędzmi, które... znaczy jakby obracają większą ilością pieniędzy, niż faktycznie posiadają. I jakby
ta gumka się rozciąga, aż w pewnym momencie pęknie, nie? Więc przy inflacji no, istniało ryzyko, że ryzyko rosnącej niewypłacalności banków. Czy nie sądzę, że bankructwo banków doprowadziłoby do zagrożenia bezpieczeństwa państwa? Pamiętaj, że mówimy o sytuacji w latach 90. Wiesz co, to jest pytanie, które jakby bardzo chętnie zadam ekonomiście, którego zamierzam niedługo zaprosić. Myślę, że jakiejkolwiek odpowiedzi bym ci na to nie udzielił. Byłaby mniej profesjonalna niż z ust osoby, która ma odpowiednie wykształcenie i przeszkolenie, tak? To, co próbuję powiedzieć, to przede wszystkim wydestylować słowa Balcerowicza, który przez cały ten wykład i pseudo Q&A bardzo dryfuje i bardzo unika namacalnych, konkretnych odpowiedzi. A po drugie, próbuję podkreślić jedną rzecz. Warto zadać sobie pytanie, ile banków moglibyśmy sobie pozwolić, żeby upadło, ratując przy tym ludzi. Ponieważ problem ze stosunkiem jakby do wsi i do tego, jak wygląda na niej sytuacja, jest taki, że ona się nigdy nie poprawiła. Ona jakby... To nie jest tak, że wtedy było źle, a potem się zrobiło lepiej. To jest tak, że ta sytuacja utkwiła w miejscu. I jakby poznasz to po Leperze w latach wczesnych 2000, poznasz to po Agrouni dzisiaj. Poznasz to po Biedronce, po tak naprawdę klepnięciu w łapkę Biedronki, która robiła gigantyczne przekręty na rolnikach i sadownikach, tak? Gdzie Biedronka znajdowała sobie dostawcę warzyw i owoców, oferowała mu ceny powyżej rynku, żeby on chciał jak najwięcej im sprzedawać. W momencie, w którym ten dostawca był w pełni uzależniony od Biedronki, stosowała dumping cenowy poniżej rynku, żeby jakby mieć rzeczy za pół darmo. I nikt rolników przed tym nie chronił, nie? Także myślę, że jeżeli ktoś mówi o sobie pochodzącej ze wsi wprost, że no, woleliśmy, żebyście to wy żarli gruz, niż żeby nasze baneczki ucierpiały, należy się bardzo dokładnie zastanowić, jak duże było zagrożenie dla banków i ilu ludzi ucierpiało na tej magicznej potrzebie ratowania banków. I o ile Polska oczywiście stała w tym kontekście w innym momencie, w innym miejscu i w innym momencie niż Islandia na przykład podczas kryzysu w 2008 roku, o tyle jednocześnie warto pamiętać, że Islandia na przykład stwierdziła, że nie będzie dźwigać, że nie będzie przerzucać na obywateli zadłużenia swoich banków i kryzysu swoich banków. I miało to duże korzyści dla państwa w dłuższym okresie, nawet jeżeli spowodowało trochę międzynarodowych konsekwencji. A co do inflacji, to polecam zobaczyć dane, gdzie kraje wysoko w rankingu wolności gospodarczej też zaliczyły wzrost. Okej, ale wzrost inflacji sam w sobie nie jest zły. Tu chodzi o poziom inflacji, tak? Jakby pewne poziomy są poziomami bezpieczeństwa, pewne nie są. Akurat inflacja na początku lat 90. w Polsce była wysoka. Nie ma takich rozwiązań, z których wszyscy byliby zadowoleni. Czyli nie dało się temu zapobiec? Ja nie widziałem, miałem znakomitą ekipę doradców, również od rolnictwa. I ja nie znam propozycji, które pozwoliłyby bez uszczerbku dla innych. Bo oczywiście można było kontynuować drukowanie pieniędzy. No ale co, do czego by to prowadziły? Mogły spowodować, że wszystkie grupy, włącznie z rolnikami, mogłyby bez jakichś problemów przejść od ruiny socjalizmu do tej początkowej gospodarki rynkowej.
Kolejne pytanie. Od ruiny socjalizmu, który zbudował na przykład tysiąclatki. Czy ja rozumiem, że końcowe etapy socjalizmu były faktycznie problematyczne, ale tu znowu Balcerowicz wykazuje się olbrzymią demagogią, bo akurat socjalizm także w Polsce miał duży wpływ na naszą chociażby industrializację. I jakby... No warto jednak mówić o konkretach. Dzień dobry, Basia z Krakowa. Ja chciałam jeszcze troszeczkę wrócić do tego tematu związanego z kryzysem klimatycznym. I chciałabym założyć takie hipotetyczne sytuacje, bez względu na to, czy człowiek odpowiada w 10, 15, 50, czy może w 100% za katastrofę klimatyczną i emisję gazów cieplarnianych. Jeżeli chcemy dalej utrzymać ten business as usual, jeżeli chcemy dalej produkować tak, jak produkujemy, konsumować tak, jak konsumujemy, ale jednocześnie może nawet tylko do 10% wpływu człowieka na katastrofę klimatyczną chcemy jednak powstrzymać, co możemy zrobić, aby w tej sytuacji tego właśnie kapitalizmu sprawić, by rozwiązania zeroemisyjne, by rozwiązania przyjazne środowisku stały się najlepiej w dosyć krótkim czasie opłacalne? Proszę Państwa, jak się dyskutuje o planecie, to słowo człowiek wprowadza w błąd, bo jest ludzkość, która jest podzielona na różne kraje. Ja teraz pierdolę. Problem ocieplenia jest globalny, tak? Czyli dotyczy całej ludzkości. Jaki kraj najwięcej emituje? Jaki kraj buduje najwięcej elektrowni węglowych? No dobrze, to w związku z tym, jeżeli i Chiny oczywiście podejmują różne deklaracje, że tam będą ograniczyć, ale jak nadal są wiarygodni, więc proponuję patrzeć na całość. Chiny tworzą najwięcej OZE na świecie. No dobrze, proszę Pani, no to co z tego, okej, okay, ale tworzą najwięcej emisji CO2 i najwięcej budują elektrowni atomowych, no, przepraszam, węglowych. I OZE. I OZE, no dobrze. No dobrze, elektrownie węglowe OZE i emitują najwięcej CO2, okej? Okay? Dobrze. Czy ktoś jest organizatorem, który będzie utrzymywał jakąś możliwość racjonalnej dyskusji? O! Ja nie mam nic przeciwko temu, ale o! To chodzi także o tych innych ludzi. No. By the way, warto wspomnieć, że poziom emisji w Chinach jakby znowu leszałkę, który pierdzieli głupotki. Troszkę nie potrafi, jakby jak na takiego eksperta od ekonomii i od historii w ogóle, to troszeczkę nie rozumie, że tak, Chiny mają większe emisje, ale to wynika w dużym stopniu z tego, że Chiny dalej się rozwijają, a USA pod względem produkcji energii osiągnęło pewne plateau. I ponieważ Chiny wynoszą z biedy kolejne prowincje, potrzebują te prowincje, jakby w ramach podnoszenia poziomu życia tym prowincjom, potrzebują zbudować bazy. A najszybsze do budowania baz, zasilania, są elektrownie węglowe. I o ile ja absolutnie nie bronię Chin, ale to samo będzie można powiedzieć niedługo o Indiach, prędzej czy później będzie można to samo powiedzieć o Afryce. Tak długo jak kraje Zachodu nie stworzą, nie będą mogły, nie zostaną liderami w produkcji czystej energii i nie będą dzielić się technologią produkcji czystej energii z resztą świata, to trochę ta rozmowa jest z dupy, nie? W sensie zarówno Chiny, Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone prowadzą aktywne badania nad fuzją jądrową. A fuzja jądrowa mogłaby rozwiązać problem czystej energii dość dramatycznie, tak? Jakby to nie jest tak, że Chiny nie szukają sposobów na produkcję czystej energii, ale w momencie, w którym kraj tak naprawdę się teraz industrializuje w niektórych miejscach, no to co mają, dmuchać na wiatraki, żeby prąd wygenerować? Jakby
powtórzę. Elektrownie węglowe są najprostszą infrastrukturą tak naprawdę, którą można postawić na szybko. I można postawić wszędzie, w odróżnieniu od OZE. Odnawialnych źródeł energii, jeżeli ktoś nie wie. No więc... Ale Balcerowicz nie chce w ogóle rozmawiać o Polsce i o tym, co Polska powinna w tym kontekście zrobić, bo gdyby miał rozmawiać o Polsce, to być może musiałby się kłócić z linią partii, którą zdaje się wspierać. Proponowałbym. Więc to jest... I teraz, jak się mówi globalnie, to nie mówi się człowiek, bo człowiek to brzmi dumnie, tylko z tego nic nie wynika. Problem globalny to jest w dużej mierze to, co będzie z emisją w Chinach i w Indiach. A my o tym nie mówimy. Jakby Chiny masowo budują też elektrownie jądrowe, jedno co ich hamuje to szkolenie kadr do obsługi tych. To zupełnie tak, jakby obsługa elektrowni węglowych była prostsza i mniej ryzykowna, nie? To zupełnie tak, jakby Chiny uznały, że może zacznijmy najpierw od tych rzeczy, które nie skażą nam radioaktywnie pół prowincji. Dlaczego? A ponadto też chciałem, żebyście poparli konsekwencje waszego stanowiska, bo warto mówić w kategoriach generalnych, a mianowicie bardzo szybki wzrost ceny energii elektrycznej, również w Polsce. I proszę wyjść na ulicę i tego bronić. I to będzie odwaga cywilna. Czemu elektrownia jądrowa miałaby skazić pół prowincji? Bo nieodpowiednio wykształcony personel elektrowni jądrowej może nie być w stanie, znaczy może doprowadzić do tragedii. Jakby poziom umiejętności i wiedzy potrzebny do obsługi elektrowni jądrowej jest dużo wyższy niż w przypadku elektrowni węglowej. Chiny za parę lat, znaczy Chiny twierdzą, że jakby od 2030 będą robiły odwrót od węgla, nie? I że na razie, żeby się Zachód od nich odpierdolił, bo Zachód już miał swój szał, nie? Zawsze mogą podkupić specjalistów. Pamiętaj, że Chiny są bardzo pod wieloma względami bardzo ksenofobicznym i nacjonalistycznym krajem. Jakby oni nie wezmą ludzi z zewnątrz, jeżeli będą mogli wykształcić swoich. Oni chętnie pożyczą technologię z zewnątrz, ale ludzi niekoniecznie. Ponieważ ciężko budować propagandę na cudzych ludziach. Ostatnie dwa pytania. Ja się chciałem odnieść do wcześniejszych słów, bo było pytanie o Polski Ład. I powiedział pan, że nie można zmian wprowadzać, nie konsultując ich z ludźmi, nie można ich wprowadzać tak szybko, ponieważ jest to naplucie ludziom w twarz. I teraz pytanie co do właśnie pana zmian, które nazywamy wszyscy terapią szokową, które były błyskawiczne, które spowodowały hiperinflację, które spowodowały bezrobocie, które doprowadzały do samobójstw. Czy tak naprawdę... Baza. I one też nie były w pełni jakby demokratyczne. Tak, pierwsze zmiany kapitalistyczne w Polsce mamy w czasie rządu Krakowskiego, który jest niedemokratyczny, później w czasie rządu Mazowieckiego, który jest częściowo demokratyczny. Czy pana zmian nie można nazwać napluciem ludziom w twarz? Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że to nie jest chyba pytanie, tylko to jest proza obraza, ale na czym polega tutaj głupi błąd? Porównywanie sytuacji nieporównywalnej. To słabe argument, że przez swoje kołtuństwo... Okej, okay, jakby... Okej, okay, argument o elektrowniach węglowych jest taki. Jeżeli chcemy osiągnąć Star Treka, chcemy, żeby wszyscy ludzie na świecie żyli szczęśliwie i żebyśmy mieli Starfleet i latali po kosmosie, odkrywali kosmos i walczyli z Klingonami, to najpierw musimy zadbać o tym, żeby wszystkich ludzi wynieść trochę do góry. Jeżeli mamy prowincję, gdzie dostęp do internetu, dostęp do prądu w ogóle, dostęp do, nie wiem, szpitala, który ma respiratory, jest ograniczony, to musimy je szybko postawić, żeby te różnice wyrównać. I jeżeli chcemy wyrównać te różnice szybko, to nie możemy tego zrobić mówiąc, no dobrze, to teraz zbudujemy wysoce skomplikowany obiekt, który być może, ale nie musi nam wybuchnąć w twarz, tylko budujemy pyk, 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 pyk elektrownie węglowe
I mówimy, dobrze, my teraz jesteśmy największym emitentem, ale podsumujmy historycznie, kto jest największym emitentem. Bo jak porozmawiamy o tym, kto historycznie jest największym emitentem CO2, to nie są nim Chiny. I jakby... Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli Zachód opanuje przed Chinami technologię fuzji jądrowej, to mam nadzieję, że zadba o to, żeby przeszkolić personel w obsłudze, wyszkolić ludzi do obsługi reaktorów fuzyjnych na całym świecie i generalnie rozrzuci po Afryce, po Indiach, po wielu miejscach, które rozwijają się wolniej te rzeczy. A nie powiem, my już jesteśmy czyści, a wy brudasy, wy nas zawiedliście. Bo jeżeli walka z globalnym ociepleniem, z katastrofą klimatyczną jest naszym wspólnym wysiłkiem, to nie możemy jakby powiedzieć, że no my zanieczyszczaliśmy kiedyś i tamte zanieczyszczenia się nie liczą, a te są wasze, więc sorry, nie? Ostatnie pytanie. Będziemy kończyli. Dzień dobry. Ja chciałem, ja jestem przede wszystkim Paweł z Lubonia. Chciałem zapytać o państwowe gospodarstwa rolne. O, to jest typowy. Jak wiadomo, zostały one zlikwidowane na początku lat 90. I chciałem zapytać o to, czy, bo na przykład w Czechach państwowe gospodarstwa rolne działały długo, długo po transformacji ustrojowej. I czy to można było zorganizować inaczej, lepiej, czy może państwowe gospodarstwa rolne powinny działać nieco dłużej, żeby chociażby przeciwdziałać bezrobociu strukturalnemu, które później miało miejsce w Polsce? Dziękuję. No to może warto przypomnieć sztatowe PGR-y. To były sowchozy. To były sowieckiego typu gospodarstwa narzucone wraz z ustrojem Polski. Co ty bredzisz, typie? I tak jak w Sowietach, one były niesamowicie marnotrawne. To znaczy ceny, po których sprzedawały swoje produkty, były znacznie niższe niż koszty, przy czym w skład tych kosztów chodziło też dużo złodziejstwo. No, ale to były koszty. Teraz to zawsze było kulą u nogi, za którą płacili ludzie. No, przecież jak się dofinansowuje, to płacą ludzie. Tyle tylko i na dodatek jeszcze Związek Sowiecki naciskał na ekipę Gierka, żeby przyspieszyli rozwój PGR-ów. Co tamci w części robili, prawda? Więc to był sowiecki wynalazek narzucony Polsce. Jedna z najbardziej marnotrawnych części socjalistycznej gospodarki. Adabiel, tylko że kiedyś nie było dostępnej energetyki Leszek i tak bredzi, więc sorry, wolę się skupić na ciekawszej rzeczy. Nie było dostępnej energetyki jądrowej, a teraz została wynaleziona, to według mnie to dziecinne proste. By państwa prześcigały się, kto 100 lat temu emitował więcej CO2. Zupełnie ignorujesz ten aspekt, w którym mówię, że technologia węglowa, elektrownie węglowe są prostszą technologią. Stawiasz oczekiwanie, że jakby pyk, już teraz nikt nie powinien stawiać elektrowni węglowych, bo jest źle. Tylko że to nie jest to, co Chiny robią. Chiny budują elektrownie jądrowe, elektrownie węglowe i OZE. Przypominam, Tama Trzech Przełomów jest jednym z, jeżeli nie największą w ogóle, generatorem energii odnawialnej. Jakby idea jest taka, że jak spojrzysz sobie na to, jak rozbudowywane są Chiny, jak modernizowane są Chiny, to w praktyce wygląda to tak, że tak naprawdę prowincja za prowincją jest wynoszona z biedy. I te różnice między poszczególnymi prowincjami pod względem wykształcenia, poziomu życia itd. są bardzo duże. I jakby Chiny konsekwentnie realizują tą politykę, że no dobra, to my się teraz weźmiemy, tą prowincję już skończyliśmy, bierzemy się za następną. I kiedy bierzemy się za następną i mamy jakby bardzo dużą ilość ludzi, którzy nie są wysoko wykształceni, nie mamy, nie wiem, uczelni wyższych, albo mamy uczelnie wyższe w tej prowincji, w do których chodzi 5 osób na krzyż, albo ludzi z zewnątrz, to muszą wykorzystać zasoby, którymi dysponują.
No i na tym, no i na przykład nie mają ekspertów energetyki w tej prowincji. Mogą zaimportować ludzi na jakiś czas i powiedzieć, dobra, to tu będzie rozruch. I prawdopodobnie tak robią. Ale praktyka pokazuje, że jakby na przykład chcieli przestawić się na elektrownie słoneczne, które w niektórych częściach Chin mają trochę sensu ze względu na płaski teren, no to istnieje szansa, że spowodowaliby inną katastrofę klimatyczną, ponieważ problem z elektrowniami słonecznymi ustawionymi przez ekspertów w USA, i to nie tak dawno wcale, bo w poprzedniej dekadzie był taki, że po prostu smażyły ptaki w locie i że tworzyły martwe strefy w powietrzu, z którymi trzeba było coś zrobić, ponieważ były cholernie niebezpieczne dla lokalnych ekosystemów. I jeżeli masz niewykształconych ludzi albo nisko wykształconych ludzi, którzy mają się tym problemem zająć, no to najpierw dajesz im prostsze zadania, zanim dasz im te naprawdę trudne. Tak są, ale nie po to rozwija się nauka i ludzie by z tego nie korzystać. Nie napisałem, że kopalnie węglowe trzeba wyrzucić całkowicie, tylko że po coś nauka się rozwija. Tak, ale nauka nie jest magią. Nauka nie działa w ten sposób, że teraz to nie jest jak w cywilizacji, że pewne technologie się przedawniają i znikają, nie? Jakby jeżeli Chiny zamierzają zbudować elektrownie węglowe, których będą używać w sposób niezmieniony przez najbliższe 50 lat, to jebać Chiny. Jeżeli budują elektrownie węglowe, żeby na ich miejsce za 10 lat czy za 20 lat postawić elektrownie jądrowe, to znaczy, że mają plan, który skrzętnie realizują. To jest ta różnica. Tak, Ada, ale jakby z jednej strony nie muszę ci mówić, że nauka to nie magia, a z drugiej strony nie chcesz przyjąć do wiadomości tego, że jakby no niestety, ale świat rozwija się w bardzo różnych prędkościach i żaden kraj, nawet Chiny, nie ma nieskończoności pieniędzy, żeby nagle wszystko zrobić tak. I że zmiany są, przebiegają w czasie. I jeżeli chcemy, żeby te zmiany przebiegały w czasie i faktycznie do czegoś prowadziły, to musimy pozwolić na to, żeby kraje przeszły przez wszystkie etapy tych zmian. I to, że punkt startu dla, dajmy na to, USA był wcześniej niż dla Chin, nie oznacza, że droga dla Chin jest zerowa, nie? Jasne, technologie związane chociażby z wydajnością spalania węgla na pewno przez ostatnie 150-200 lat zostały zoptymalizowane i jakby wzrost jest nieporównywalny. Na pewno zostały zwiększone w stosunku do momentu, kiedy w Polsce budowano na masę elektrownie węglowe. Natomiast to jest jeden krok. To jest jeden z kroków, które no, trzeba wykonać. Tyle. Plus Chiny są największym emitentem. Super. Tylko problem polega na tym, że jeżeli chodzi o wydobycie ropy, która jest jednym z głównych powodów produkcji zanieczyszczeń, to nie chińskie firmy produkują najwięcej ropy. Tylko korporacje Zachodu, którym dalej zamiast przykręcać kurek, Stany Zjednoczone na przykład dają subsydie. Nie tworząc motywacji do tego, żeby eksploatację ropy zmniejszyć. Kanada buduje nowy rurociąg, ponieważ chce wbić jakby kurek w nowe źródło ropy i Justin Trudeau mówił, że no, trzeba by być idiotą, żeby się nie wkopać w nowe złoża ropy. Więc jakby plucie na Chiny, że o, bo oni robią źle, bo tutaj jest węgiel, tak naprawdę jest zamykaniem oczu na to, że
wszyscy inni robią dokładnie to samo albo gorzej, ale Chiny są duże i Chiny są wrogiem Zachodu, więc trzeba tak na nie patrzeć. Zobaczymy, kto w 2030 roku będzie bardziej zacofany pod względem przechodzenia na czyste emisje. Czyli plucie na Chiny jest manipulacją? Dlaczego jest manipulacją? Ale ja nie mówię o tobie. Ale ja nie powiedziałem o tobie. Ja jakby mówiąc o pluciu na Chiny nie mówiłem o tobie. Mówiłem o narracji, jaką chociażby Leszałkę stosuje. Jakby bardzo łatwo jest zrobić, bardzo łatwo jest demonizować jakby Chiny jako tutaj, o, bo oni są największym emitentem. Więc Chiny muszą teraz ponieść odpowiedzialność i naprawić. Tylko z powodów, które podałem przed chwilą, to nie działa w ten sposób. W ogóle nie wiem dlaczego, ale powiadomienia o followach mi jakoś bardzo dziwnie działają, dlatego Jurand, ja chciałem ci podziękować za followka, bo działem, ale ponieważ mówiłem coś innego, to nie chciałem tego. Posłuchajmy końca tego biednego zawodzenia i skończmy na dzisiaj, bo i tak jest bardzo późno. Tak. W końcówce PRL-u, wskutek rozprzężenia związanego z awanturniczą polityką gospodarczą, już nie starczyło nawet pieniędzy z budżetu, żeby pokrywać te deficyty czy straty. I w związku z tym Narodowy Bank Polski zaczął drukować masę pieniędzy, które się wlewały do gospodarki i finansowały między innymi PGR-y. W konsekwencji wówczas to zaczęło podbijać inflację, to stopniowo narastało, aż rząd Mazowieckiego odziedziczył gigantyczną inflację. Ale przecież tego się nie wychodzi. Mazowieckiego? To się ma jeszcze z siłą rozpędu. No i teraz trzeba, żeby coś móc ocenić. Wystąpił błąd 404, Leszałkę zapomniał, który rząd ma chwalić, który rząd ma ganić. Morawiecki, Mazowiecki, za dużo danych. My mieliśmy gigantyczną inflację i wiadomo było, że trzeba to jakoś ograniczać. Jak ograniczać? No, ograniczać drukowanie pieniędzy. Gdzie te pieniądze między innymi szły? No szły do PGR-ów, na które na dodatek były marnotrawne. Teraz, gdyby się chciało do PGR-ów, najbardziej marnotrawnej części socjalizmu, zastosować specjalne traktowanie, to dlaczego nie zastosować do całego PRL-u? Dlaczego nie zastosować do wszystkich? Zapraszam, Jurand. Łódź. Wielkie miasto. Które zabiłeś. Oparte na przestarzałej monokulturze eksportujące na wschód, do Związku Radzieckiego. To padło. To co mieliśmy robić? Jeszcze więcej drukować pieniędzy? Jeszcze większą inflację? Samo padło, żeby tak? Co ratować? PRL ratować? Ludzie. Nie, ludzi, którzy stracili pracę. Łódź była drugim największym miastem w Polsce. Ale właśnie to, że Leszek Balcerowicz miał w dupie rolę klasy robotniczej, bo to PRL, skończyło się jak się skończyło. Jakby Łódź ma panią prezydent Zdanowską teraz, która jest po prostu jakby kobiecą wersją Jezusa dla Łodzi, która jednocześnie jest obrzydliwie marnotrawną kobietą i jest najlepszą zarządczynią tego miasta od transformacji ustrojowej. Ponieważ dopiero pod panią Zdanowską w ogóle pojawiła się idea tego, że Łódź może być ładna. Że Łódź może mieć coś do zaoferowania. A przez jakby 20 lat mieliśmy do czynienia z tym, że Łódź to są dzieci w beczkach i łowcy skór, nie? Zastanówcie się, o czym mówicie, o czym mówią ci różni nazywający się lewicowymi, zdaje się, oskarżyciele. Czego oni właściwie by oczekiwali? Nikt cię nie oskarża, ty smutny dziadku. W warunkach narastającej inflacji.
My tego nie zrobiliśmy, bo to byłoby nikczemne, żeby tak traktować. Żeby ratować ludzi. Polaków, natomiast i oczywiście... Ratowanie ludzi byłoby nikczemne. Nie dało się tego zatrudnienia. Ale PGR-y były jednym z nielicznych sektorów, wobec których był specjalny program stypendium studenckich. Dziękuję, też premiumkę zafalowa. A nadto to był program, dzięki któremu te PGR-y, które musiały się zredukować, one stawały się prywatnymi gospodarstwami rolnymi w postaci dzierżawy. I najbardziej efektywną częścią polskiego rolnictwa, zwalczanego zresztą przez niektóre partie, to są to wielohektarowe 100, 200, 300, 500 hektarów gospodarstwa, które powstały w miejsce dawnych PGR-ów. I to jest historia. Więc każdy, jeszcze tylko powiem, że każdy, kto należący uważa, do kogo? Że coś się działo złego, czasami się działo, to niech powie... Kto jest właścicielami tych wielkopowierzchniowych gospodarstw, co? Może warto o tym porozmawiać. Z grubsza, jakie było lepsze alternatywne rozwiązanie w ówczesnych warunkach, a nie w jakichś tam utopijnych. Moi drodzy, profesor Leszek Balcerowicz. Makabryczne to było naprawdę.